wszystkich kibiców, widzów. Zapraszamy do oglądania programu Zapytaj Górnika. Razem ze mną jest Krzysztof Ingralek, środkowy obrońca. I Niko Zielonka, lewy pomocnik. No, tak. I Dariusz Starmach, środkowy pomocnik. To na początku, widzowie, zaczniemy od pytań z Twittera. Właśnie tutaj wybieram. Także najpierw pytanie do Krzyśka. Jakie to było dla ciebie uczucie poznać Lukasa? Wielka sprawa, no. To jest mistrz świata. Praktycznie poznaję go cały czas, każdego dnia. Bardzo pomaga mi na treningach, dużo wspiera. Czasem skrytykuje jak trzeba, ale bardzo dużo pomaga w drużynie, robi atmosferę i chyba na nas wszystkich młodych bardzo po prostu dobrze działa i wpływa na nas na boisku, no i też poza nim. Nikoś, to samo pytanie dla ciebie. Dobra, co, no ja tak samo jestem krótko tutaj w pierwszej drużynie, więc nie miałem jeszcze okazji tak dobrze poznać. Wiadomo, jest stres tak z Pawłem na treningach, jak coś mówi, ale jego pochwała jest czymś wielkim. Dlatego no, fajny człowiek i pomaga na pewno w aklimatyzowaniu się. Krzysiu, teraz pytanie do ciebie. Jak powstała twoja ksywa kopalnia? Jakiś krótki opis tej historii? Krótki opis, no jakby to powiedzieć. Lukas wymyślił tę ksywkę i to przyszło tak samo z siebie. Tak przyknął do mnie kopalnia, ze względu też na moją posturę. Też moje imię i nazwisko KWK. Ja jestem Krzysztof Ingralek, więc inicjały KW się zgadzają, więc no jakoś tak wszystko się połączyło. Jak w sumie wszystkie ksywki tak powstają z czasem, to u mnie akurat taka powstała. O, jest pytanie do Nikodema. Według przeczytanych opinii kibiców Górnika Zabrze obserwujących naszą młodzież, jesteś świetnym technicznie piłkarzem. Perełką lecz z pracą i poważnym podejściem do profesjonalnego treningu i meczów. Tak sobie, jaka jest prawda o tobie i gdzie się widzisz za 3-5 lat? O proszę, kurde, ciężkie pytanie. No, niektórzy się zgodzą, niektórzy nie. Wydaje mi się, że jakiś potencjał tam jest i trzeba pracować, żeby było dobrze. Gdzie się widzę za 5 lat? O, no nad tym się nigdy nie zastanawiałem. Ale no, wiadomo, chciałbym wyjechać z kraju i poznawać te najlepsze ligi. Chyba tyle. Teraz pytanie do Darka. Do jakich zagranicznych lig chciałbyś w przyszłości trafić? Na pewno takim moim marzeniem to jest gra w Premier League. To tam bym najbardziej chciał trafić i to jest taki mój bodziec do coraz cięższej pracy, bo na razie jest fajnie, ale wiadomo, chciałbym wyjechać za granicę i myślę, że te Premier League to jest takie moje marzenie od małego. Może do Nikodema teraz. Pierwsze słowa, jakie usłyszałeś od starszych kolegów w szatni na boisko? Och, chyba Erik mi zwrócił uwagę na moje rozwiązane sznurówki, tak, no. Opowiadał mi historię, anegdotkę o swoim koledze, co był na testach w Udinese i tak jakoś chyba to były pierwsze słowa, bo szczerze z innymi nie rozmawiałem, a... No chyba tak, no. Anegdotka od Erika o rozwiązanych butach. No tutaj mam pytanie do Krzyśka stricte, dlatego wymień swoje 3 najlepsze cechy boiskowe, Krzysiu. 3 najlepsze cechy. Mi się wydaje, że gra na 1-1 w defensywie, gra głową i czytanie gry. Okay. Z łatwością trochę to przyszło, nie? Krzysiu. I siła. Prosto z kopalni. Dobra, no to Daro. Kto jest ulubionym wykonawcą muzycznym i dlaczego? No to jest... Aha, dobra. Nie, dobra. No, niech będzie. To. To jest takie skrócone pytanie. Nie, no dobrze, no co, niech będzie naturalnie. To na pewno nie mam jednego i nie mam też takiej jednej muzyki, której słucham cały czas, bo przed meczami czy też czy w luźniejszych dniach to ta muzyka jakby inna leci. Na pewno lubię sobie posłuchać rapu amerykańskiego, angielski też czasem wleci, a przed meczami jak trzeba się pobudzić to Metallica. Dobra, ty, tak pytanie do kogoś. No to daj mi. Dobra, no, można było. Ciekawe. To na pewno pytanie będzie ciekawe dla widzów. Także Nikodemie, jak oceniasz warsztat trenerski Parisa Platynowa? Nie, no fajna sprawa, wiadomo. Ulubiony streamer, szczerze, bo no, jest to prześmieszny człowiek i bardzo się cieszyłem, jak zobaczyłem siebie w jego składzie. Próbowałem wysyłać donaty, tam na Instagramie pisałem, ale tak trochę mnie zlał. No ale fajna sprawa. No tak ogółem tłumacząc
całą tą sytuację, to Paris Platinum jest streamerem i gra w Football Managera. Znaczy gra, no, gra w dużo gier, ale Football Manager był teraz ostatnio u niego widywany na streamach. I no, cała gra polega na tym, że ściąga się zawodników do danego klubu. I właśnie tak jakoś się udało do niego trafić, bo w sumie przez przypadek, nie wiem, bo nie oglądałem, ale no ale tak było. Czy Krzysztof Windralek nie miał problemu, żeby dostać wolę na kopalni, żeby jechać na obóz? No urlop dostałem, może nie płatny, ale dostałem. Nie no, żartuję. No wiadomo, że... Nie wiem, co odpowiedzieć. No, ja ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie. Obrzydliwie ciężkie pytanie. Bo będzie dużo cięcia, panowie. Nie, nie było problemu, urlop dostałem. Klub się dogadał, więc wszystko się udało tak, jak miało być. Zaczynamy pytania z Facebooka. Pierwsze pytanie. Jak się podoba w Belek i czy to pierwsze zagraniczne zgrupowanie jakby dla nas? No to może ja zacznę. Tak, to jest na pewno moje pierwsze zagraniczne zgrupowanie. Tu warunki w Belek to jest świetne. Tak, zarówno hotel, wszystko po prostu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Płyta jest naprawdę mega zrobiona. Zawsze gdzieś zraszacze są przed treningiem włączane, także nie ma w ogóle na co narzekać. No mnie trochę inaczej, bo wychowywałem się w Rozwoju Katowice, tak, potężnym klubie. Jeździliśmy bardzo często na obozy zagraniczne, tu pomagał Arek Milik bardzo i wyjazdy do Niemiec to raczej była taka formalność w sumie co wakacje. Mieliśmy top warunki, no ale jednak chyba Turcja bez porównania, bo to co zobaczyłem tutaj, no to jest inny świat trochę, no inny świat. No zgadzam się z chłopakami, to jest też mój jakby pierwszy wyjazd za granicę na zgrupowanie. Kto robi na treningach jakby na was największe wrażenie? Może do Nikodema teraz takie pytanie. Kurde, no wiesz co, szczerze jak zaczynałem, to każdy robił wielkie wrażenie. Wiadomo, są wyjątki, top piłkarze. Ale no, tak jak mówię, no każdy robi wielkie wrażenie i jest to kompletnie inny poziom. Ale jakbym miał wybrać jednego? Darek Stalmach, co? Znaczy nie. Adrian Dzielic. Adrian Dzielic będzie dobrą opcją, tak jest, Adrian Dzielic. A jeszcze przypomnę, tak, z Mielim mieli się na treningu. Przegrałem z Adrianem Dziedzicem pojedynek 1-1. Co się rzadko. Nie, dobra. Jedzie. Znaczy Dariusz jeszcze, bo Dariusz nie był. Pytanie do Darka. Jaki jest dla ciebie wzór do naśladowania? To na pewno z Ligi Europejskich staram się jakby dużo zawodników podpatrywać i patrzę zarówno na cechy, jak i poszczególne aspekty zawodników i lubię sobie wybierać takie najlepsze aspekty danego zawodnika i także to nie mam jednego. Bo czy to jest Luka Modric, czy Toni Kroos, czy zarówno Jorginho Wijnaldum, jak był w Liverpoolu w tej najlepszej formie, czy to jest Jordan Henderson na ten moment taki, że dużo staram się od niego podpatrywać rzeczy. Dobra, ja się nie wypowiem, bo nie wypowiem. Tak, gdzie chłopaki widzą siebie za 10 lat? Darek. W Górniku, gdzie? Chyba na zagranicę pojedziesz, na kopalnię, ale... Koniec. Gdzie, Krzysiu, będziesz za 10 lat? Za 10 lat... Nie wiem, nie robię aż takich długich jakby planów na 10 lat. No, staram się być najlepszy każdego dnia. I robię takie raczej cele półroczne. No, 10 lat to jest bardzo dużo czasu, no to jest... Więcej niż połowa mojego całego życia. A inaczej, a gdzie chciałbyś być? Gdzie chciałbym? No moja, mówiłem, znaczy nie mówiłem jeszcze. Moją wymarzoną ligą jest Serie A, Liga Włoska. Jestem obrońcą, a tam gra w defensywie to jest taki no, priorytet i można tam się naprawdę wiele nauczyć. I tam celuję na przyszłość. Dobra, Darusz, o to chodzi, Krzysiu, o to chodzi. O to chodzi. No to jak nie z Górnikiem w Lidze Mistrzów, z uniesionym pucharem? No, dokładnie. No to na pewno gdzieś w tych top ligach i top zespołach tak naprawdę z tych lig, także myślę, że może jakiś Real, Liverpool. Na pewno chciałbym, to jest takie marzenie gdzieś od dziecka do wielkich klubów trafić, ale nie wykluczam też innych klubów, tak? To są takie moje dwa, którym gdzieś kibicuję od dzieciństwa.
Ale mówię, to zależy jaka oferta będzie na stole. Okej, okay, no dobra, przynajmniej pałeczkę teraz, bo już trochę się rozpędziłem. Nie chcę zadać dwa pytania. To... Troszeczkę się rozpędziłem, dwa pytania za dużo. Z tą ofertą musisz wyciąć. Jak to co będzie na stole? Kasi to z internetu. Czym jest dla was górnik, Krzysiu? Czym jest dla mnie górnik? Od małego, jakby mój ojciec kibicował górnikowi, to zawsze było jego marzenie. Znaczy, tym marzeniem, to zawsze był jego taki klub od dzieciństwa. Trafiłem tutaj 3 lata temu i naprawdę czuję, że to się bardzo dobrze rozwijam przez te 3 lata. Zaczynałem na początku grę w Centralnej Lidze Juniorów, później, znaczy trenowałem w rezerwach, ale grałem w Centralnej Lidze Juniorów. Drugi sezon jakby zacząłem w rezerwach i grałem tam, ogrywałem się w trzeciej lidze. I teraz tutaj trafiłem do pierwszego zespołu, pojechałem na obóz i mam nadzieję, że będziemy tak, że będę po prostu tak wszystko po kolei, stopień po stopniu będę po prostu szedł do przodu. I bardzo jestem wdzięczny za to, co tutaj dostałem i po prostu dla mnie to jest coś niesamowitego, po prostu, że mogę tu być razem z chłopakami. Nikoś? Całe życie mieszkam na Śląsku, tutaj w sumie w Katowicach, więc to jest taki klub, który towarzyszył mojej rodzinie, bo tato tak samo jest kibicem. W zasadzie to GKS u Katowica, ale to klub, który ma sztamę, więc na te mecze jeździłem, pojawiałem się na nich. Częściej na Gieksie, ale na Górniku też bywałem. No dlatego klub, któremu ja kibicuję, któremu kibicuje moja rodzina i cieszę się, że tutaj jestem. O tak. To kolejne pytanie. Co poczuliście wchodząc pierwszy raz do szatni takiego klubu, jakim jest Górnik Zabrze? Oraz jakie macie relacje z chłopakami? Dobrze, to zacznę. No ja na początek poczułem stres, no przede wszystkim stres, bo jednak trochę się bałem, ale... No ale chłopaki tutaj ze mną już trochę spędzili czasu, więc miałem łatwiej na pewno niż choćby Janek, który przyszedł teraz do Górnika. Gdzieś tam Adi Dziedzic, który jest moim bardzo dobrym przyjacielem, wprowadził mnie do drużyny. Tak samo starsi też nie są jacyś, nasi jacyś. Są fajni chłopacy i naprawdę jest fajnie. U mnie bardzo dobrze, bardzo dobra jest atmosfera. Chłopaki też mnie świetnie wprowadzili do zespołu, czy to Darek, czy to Kuba. To ja dziękuję. I co? No i atmosfera naprawdę jest bardzo dobra. Co poczułem, jak pierwszy raz trafiłem do szatni pierwszego zespołu, no na pewno niesamowite uczucie zobaczyć to wszystko od środka, jak to wygląda, jak się wszyscy przygotowują do treningów, czy to przed siłownią, czy to przed treningiem piłkarskim. No naprawdę wielka sprawa i cieszę się po prostu, że mogę być tego wszystkim częścią i razem z nimi trenować każdego dnia. Ja od siebie mogę dodać i dodam tylko tyle, że myślę, że na lepszym szatnie, na lepszych ludzi w szatni, jak i zarówno jak sztab trenerski, który jest wliczany do tej szatni, to nie mogliśmy trafić. To prawda. Dobra, no to na końcówkę jedno ostatnie pytanie dla nas wszystkich trzech. Wybiorę jakąś perełkę, na którą wszyscy będą mogli się wypowiedzieć. Jak ty, Nikoś, nasza perełka. Tak jest. Dziękuję, Krzysiu. Skończmy z tym naprawdę. Mrozi, panowie. Mrozi. Dobra. Ajajaj. Ciężko znaleźć. Dobra. No to może coś takiego. Tutaj pytanie od pana Karola. Na jakich pozycjach innych lubicie grać i jaki piłkarz jest dla was wzorem do naśladowania? Tu Darek chyba już się wypowiedział o piłkarzu, tak, który jest wzorem do naśladowania, ale możemy odpowiedzieć z Krzysiem i jeszcze na jakich pozycjach innych lubimy grać, więc może zacznie Krzysiu od najstarszego. Dośrodkowy obrońca, czy to prawy, czy to lewy. A taki wzór do naśladowania? Marquinhos, kiedyś za małego, ja to jeszcze, cały czas kibicuję Barcelonie. Wiadomo teraz jaki okres jaki jest, ale cały czas jestem wiernym fanem i oglądam mecze. Za małego taki to był Puyol, a się po prostu od każdego zawodnika się po prostu czegoś osobnego uczę. Czy to oglądam mecze, po prostu próbuję czerpać jakąś wiedzę, no i to doświadczenie jakby po prostu zyskiwać. Ja? Dobrze. To jeśli chodzi o taką drugą pozycję, na której lubię grać, to chyba w przodzie, na napadzie też się czuję okej w miarę. A jeśli chodzi o zawodników... Wahadło. Wahadło, tak, też. Tylko bez kondycji. Ostatnie 10 minut. Dobrze ustawiali. No, zawodnik. Zawodnik ulubiony. No to chyba Neymar Junior. Tak.
ale no jest dużo skrzydłowych, od których można czerpać to co najlepsze, tam Riyad Mahrez jakiś albo coś tego typu, więc chyba oni. Czy ja pozycję to tak, no tam gdzie trener mnie ustali to wejdę, ale czy to jakby w środku pola na każdej zagram, czy to jest szóstka, ósemka czy dziesiątka, to nie ma dla mnie żadnej różnicy. To, drodzy kibice, drodzy widzowie, bardzo dziękujemy za oglądanie. Pod tym filmem zadawajcie pytania do Roberta Dadoka, Krzysztofa Kubicy i Szymańskiego Kuby. Tak jest, no i ja tak również dziękuję. Ja również, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na innych vlogach. Dziękujemy za pytanie.